Dobra pamięć. Kawa jest dość ciekawą substancją, która gdzieś kiedyś była negatywnie postrzegana, teraz odkrywa się jej pozytywne korzyści. Niepowiedziane jest, że za kilkanaście lat znowu wrócimy do tego, że kawa jest jednak zła, natomiast na ten moment wiele badań wskazuje na pozytywne działanie kawy w kontekście pracy naszego mózgu. No, badania pokazują, że posiada właściwości zwiększające pamięć, poprawia taką wybiórczą uwagę, niektóre procesy poznawcze, pamięć werbalną, niewerbalną. Jest naprawdę masa badań potwierdzających, że kawa może wpływać pozytywnie na nasz mózg, oczywiście stosowana racjonalnie. Przez racjonalne stosowanie mam na myśli nie więcej niż 2, no może maksymalnie 3 filiżanki dziennie. Nie później niż po tej godzinie 15-16, no bo kofeina potrafi się metabolizować 6 godzin u zdrowych osób, a w przypadku różnych problemów metabolicznych, pokarmowych może to być jeszcze dłużej, więc spożywając kawę późno, zaburzamy ten sen, nawet jeżeli wiele osób mówi, że na mnie kawa nie działa, albo ja mogę wypić kawę i spać, to tak naprawdę wtedy nie regenerujemy się właściwie, organizm nie odpoczywa, bo kawa działa zawsze, a nie zawsze my ją możemy czuć, więc to jest też ważny aspekt, żeby z nią nie przesadzać, stosować w odpowiedniej dawce i wtedy osiągniemy naprawdę korzystne efekty. Natomiast stosując oczywiście nieracjonalne, w zbyt dużych dawkach, zbyt późnych godzinach, możemy sobie zaszkodzić, więc znowu, wszystko z umiarem i rozsądnie.